klaps. Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, mam kolejny wywiad dla Was przygotowany na Power Week Kobiety, tym bardziej, że jest to też wyjątkowy okres w moim życiu. Dlaczego? Ponieważ mam w swoim życiu wokół siebie niesamowite osoby, niesamowite postaci, niesamowite kobiety, to co jest najistotniejsze w tym właśnie tygodniu. Tym razem mam przygotowany wywiad specjalnie dla Was z według mnie bardzo wyjątkową osobą, charakteryzującą się dużą ilością charyzmy, zaparcia się, motywacji, wytrwałości. Kobietę, która nie tylko jest utytułowanym sportowcem, ale także mamą, jest też osobą, która zarządza zespołem siatkarskim, ale to, co jest najistotniejsze, jest kobietą silną, którą z ogromną, ogromną przyjemnością naprawdę goszczę po raz kolejny na antenie, można powiedzieć, mojego kanału. Także słuchajcie, jej motto takie życiowe to jest my way. Jak dalej, Paulina? My life, my way. My life, my way, dokładnie. I słuchajcie, to bardzo mocno ją charakteryzuje, bo odkąd ją poznałem, faktycznie wierzę w to, że idąc swoją drogą, idąc przez to życie, swoją własną drogą wytyczoną, potrafimy oczywiście nawiązać świetne relacje i bez problemu mogę powiedzieć, że faktycznie to właśnie motto do niej pasuje. Także moi drodzy, z ogromną przyjemnością Paulina Maj. Witam Ciebie, Norik, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie i w ogóle jest mi bardzo miło posłuchać o sobie tyle miłych słów. Paulina, spotkaliśmy się już ponad rok temu, tak naprawdę po raz pierwszy online. Ja o Tobie usłyszałem już też wiele, wiele lat temu, bo tak naprawdę gdzieś tam się na pewno interesując sportem obiło Twoje nazwisko mi o uszy i tak dalej. Ale z perspektywy wywiadu, to było takie pierwsze nasze zapoznanie się ze sobą i dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat Twojego podejścia i wtedy podkreśliłem, że już na samym początku bardzo mocno mnie zainspirowałaś swoim podejściem, że faktycznie składając to wszystko w całość, idąc przez to swoje życie, przez tą karierę, naprawdę to jest ewidentnie widoczne, że ta perspektywa bycia tą silną osobą, tak? Bycia nie tylko libero na boisku, ale też posiadanie tych atutów jest bardzo istotne. Jak wyglądały początki Twoje? Czy to było takie proste? Czy były pewne sytuacje, z którymi musiałaś, że tak powiem, rywalizować sama ze sobą lub z innymi o tą pozycję, którą masz dzisiaj? Niestety moje początki nie były, jeżeli chodzi o takie podejście przede wszystkim mentalne, nie było dobre, bo przez całą swoją karierę, przez wszystkie moje początki musiałam jakby wszystko udowadniać. Musiałam przede wszystkim udowadniać komuś, że jestem wystarczająco dobra, że jestem wystarczająco ambitna, wystarczająco waleczna i na każdym kroku, może przez mój wzrost, jeżeli chodzi o sport, ale też troszeczkę taką moją troszeczkę świadomość, którą może miałam większą niż inni. Musiałam po prostu wiele rzeczy udowadniać, o wiele rzeczy walczyć, co zawsze spotykało się z niechęcią, bo wiadomo, im człowiek jest bardziej świadomy pewnych rzeczy, tym jest często krytykowany i odbierany w niewłaściwy sposób. No i to było takie jakby ciężkie, ale tak jak wspomniałeś, mimo wszystko gdzieś tam ten cel, który mam wytyczony i ta moja droga, którą idę, jest dla mnie w miarę jasna. Oczywiście nie zawsze są momenty zwątpienia, ale jest mniej więcej wytyczona i po prostu wiem, czego chcę i idę. Powiedziałaś coś bardzo istotnego właśnie o tej walce, o tym, że faktycznie gdzieś to nie było na tyle proste. Mówimy o tygodniu kobiet, kobiety bardzo silnej. Ja jako facet potrafię powiedzieć to z czystym sumieniem, że kobieta, która potrafi odkryć swój potencjał, potrafi niejednokrotnie być o wiele silniejsza od wielu mężczyzn, tak? Bo mężczyzna poszukuje tego sensu, gdzie kobieta już od samego początku jakiś ten taki sens wewnętrzny ma tego swojego żywota, tego swojego bytu, tak? I
z perspektywy tego, czy sam aspekt podejmowania takich rękawic już na samym początku, wiedzieć, z czym możesz się zmagać, tak jak powiedziałaś, wspomniałaś o tym aspekcie mentalnym, czy występował jakiś strach, że może nie wyjść, że może nie jesteś właśnie tą odpowiednią osobą i tak dalej. Jak sobie wtedy radziłaś i jak na przykład pojmujesz dzisiaj strach? Oczywiście każde wyjście, jak to określam, ze strefy komfortu, budzi strach. Każde nowe wyzwanie, które jest przed nami, budzi strach, bo jest to coś nieznanego, co wprowadza nas w szereg rozmyślań i analiz, a jako kobieta to są takie bardzo głębokie przemyślenia i analizowanie i rozkładanie na czynniki pierwsze, z czym bardzo często mężczyźni nie są w stanie sobie poradzić, bo po prostu nie rozumieją naszego jakby podejścia i tej analizy danej sprawy. Ale mimo wszystko gdzieś nie bałam się jakby podejmować tych wyzwań. Ja jestem osobą przede wszystkim ciekawą życia, ciekawą świata, ciekawą osób, więc ta ciekawość mnie pcha, pomimo tego, że gdzieś tutaj mówi, przecież druga strona mówi, przecież jesteś w porządku, wszystko jest fajnie, przecież nie musisz niczego robić nad, przecież jest wszystko okej. Ale mimo wszystko gdzieś tam ja lubię cały czas się rozwijać, ja lubię, po prostu lubię wiedzę i to szeroko pojętą. Więc dla mnie to jest mocniejsze od tego lęku, który się pojawia w sytuacji takiej, w sytuacji nowej, w której muszę podejmować jakieś po prostu decyzje, gdzie mam robić coś nowego. Wiesz co, trochę pociągnę akurat tą twoją wypowiedź, bo to jest bardzo ciekawe, pomimo że nie wspomniałaś takiego bardzo istotnego chyba w tym wszystkim też słowa, o które właśnie chcę zapytać, czyli koncentrację. Większość osób, tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, kobieta bardziej też analizuje z perspektywy nie tylko świadomej, ale też emocjonalnej, tak? Bo z reguły patrzy na to z perspektywy, czy to będzie fajne, miłe uczucie i konsekwencja tego, co zrobię, czy niefajne, będzie bolało i będzie przykre. A ty powiedziałaś o tych wyzwaniach, powiedziałaś o tym, że jednak nie boisz się tych wyzwań, patrzysz w kierunku rozwoju, nabierania kolejnej wiedzy i tak dalej, jesteś zainteresowana. Słowo, które naprawdę mi utkwiło bardzo mocno w głowie, jesteś ciekawa. Przy ciekawości bardzo często bazujemy na tej koncentracji. Na czym się koncentrujesz najczęściej idąc przed siebie? Po pierwsze koncentruję się na tym głównym celu, który jest przede mną, który sobie wyznaczyłam i który sobie rozpisałam w małych podpunktach. To jest akurat od ciebie wszystko, więc dobrze wiesz, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o każdy cel rozpisz w podpunktach. Bardzo ciężkie tak a propos, ale przydatne, to się zgodzę. A druga sprawa to ta koncentracja na takich małych sukcesach, które są po drodze i tej takiej wdzięczności za te sukcesy, bo muszą być te małe sukcesy, bo one dalej cię pchają do realizacji tego dużego celu. Nie możesz sobie rzucić od razu tego największego i po prostu iść, a jak przyjdzie coś, jakieś niepowodzenie, to już rezygnujesz, no bo nie cieszysz się z małych rzeczy. I właśnie ta koncentracja nad tymi małymi sukcesami też pomaga osiągnąć mi jakby ten duży cel, który sobie jakby zaznaczyłam, że mam go zrealizować na przykład w tym roku. Przy takiej ilości obowiązków, zobowiązań też, bo to też z tym trzeba się liczyć, poruszyłaś temat tego celów. Jak istotne i czy to od samego początku, czy w którymś momencie cele stały się taką bardzo integralną częścią twojego życia, przygotowania do tego, co robisz w różnych obszarach. Jak bardzo one są istotne i potrzebne do motywacji? Przyznam się, że dosyć późno zaczęłam typować sobie te cele i jakby głośno o nich mówić, zapisywać je sobie, rozpisywać sobie drogę do tych celów i jakie inne mniejsze cele pomogą mi w realizacji tego dużego. I rzeczywiście to jakby późno to zaczęłam robić. A wcześniej, jeżeli tego nie robiłam, nie było źle, ale to wszystko nie było takie spójne. To było na zasadzie troszeczkę
takie na hura optymizm, na jak coś się udało, to się udało, jeżeli nie, to nic, no dobrze, no nic, następny. Więc to mi jakoś jakoś usystematyzowało to jakby moje podejście i jakoś ta koncentracja, o której wspomniałeś, jest taka mocniejsza i widzę, że więcej tych celów jestem w stanie zrealizować. Bo są one jasno określone, są określone w czasie, są określone, że one są rzeczywiste, a nie takie, które po prostu sobie, no to jest mój cel, który chcę zrealizować, ale no nijak mogłam zrealizować to w tym roku, nie? Więc to jest po prostu, trzeba po prostu do tego usiąść i się zastanowić nad tym, żeby to wszystko było spójne, bo tak jak wspomniałeś, ten natłok obowiązków i tych różnych spraw na głowie, no często sprawia, że ta twoja motywacja idzie w dół, bo często sobie myślałam, a nie dałam rady, nie jestem wystarczająco dobra. I znowu te takie demony przeszłości wracały mi do głowy, a teraz mam bardziej, podchodzę do tego w sposób taki, że ja też mam przecież słabsze dni, ja też mam do tego prawo, ja też mogę się pomylić, ja też mogę czegoś nie zrobić. Wiadomo, że staram się po prostu wykonać mój harmonogram tygodniowy, żeby mogę sobie zapisać czek, wszystko, ale też nie robię już sobie teraz wyrzutów sumienia, że ja czegoś nie zrobiłam. Jak nie posprzątam jednego dnia, to się nic nie stanie. No, ważniejsze są dla mnie minuty spędzone z córką, żeby po prostu jej poświęcić ten czas, niż posprzątać ten pokój. Więc są też priorytety, które sobie też ustalam i jakby nimi się też kieruję. Wiesz co, poruszyłaś bardzo, bardzo ważny ten temat właśnie tych priorytetów, tego, żeby faktycznie wydzielić to, co jest bardzo istotne i to, co może ci dać właśnie na ten moment przyjemność. I bardzo często w momencie, kiedy nawet mamy ten słabszy moment, właśnie takie niewielkie rzeczy, bo to też o tym wspomniałaś, te niewielkie rzeczy nas, że tak powiem, pobudzają do tego, a może jednak pójdę i to zrobię. I ja tak zawsze obserwując kobiety, swoją mamę, znajome osoby, ciebie, bo też dość często rozmawiamy, czy inne osoby, które też będą w tym tygodniu gdzieś brały udział, tak? Widzę w nich taki moment takiej bardzo dużej skrajności, tak? Że faktycznie brak priorytetów oznacza jednak wybór tego, co jest mniej istotne, mniej łatwe i brak takiej wizji samorealizacji w tym wszystkim, gdzie mężczyzna jest zadaniowy z reguły, tak? Ty jesteś sportowcem też i to bardzo utytułowanym sportowcem i dość długa kariera też, więc wiesz, że też masz te cechy zadaniowca, tak? Ale nie każda kobieta jednak to umie, nie każda kobieta potrafi sobie dać to zadanie i iść to zrealizować. Teraz, czy zgodzisz się ze mną, że właśnie brak takich momentów, gdzie faktycznie potrafimy nie wyżywać się, takiego sformułowania zużyję na sobie, tylko zaakceptować, że po prostu to jest ten trudniejszy moment, wypocznę i spróbuję jeszcze raz, tak? Pomaga w budowaniu pewności siebie i wiary w siebie. Oczywiście, jak najbardziej. To jest właśnie ten klucz do tego sukcesu. A zrozumienie tego jest naprawdę bardzo ciężkie, bo zawsze przede wszystkim się obwiniasz za wiele rzeczy i naprawdę trzeba się tego jakby wyzbyć, bo tak naprawdę to tylko i wyłącznie ty sam budujesz swoją pewność siebie. To tylko ty jesteś w stanie tym, jak postrzegasz siebie, widzą cię inni ludzie. I to ty kreujesz jakby ich zdanie. To nie jest prawda, że przynajmniej według mnie, z mojego doświadczenia, że to inni, nie wiem, klepiąc cię i mówiąc, jaka jesteś super, jaka jesteś fantastyczna, że po prostu to wzmacnia twoją pewność siebie. Otóż nie, według mnie tak nie jest. Miałam wiele takich sytuacji, gdzie jak dobrze szło, wszyscy podchodzili, klepali mnie, no super, no Paulina, no jesteś ekstra i tak dalej. A jak się przyszło co do czego, no to jak nie wyszło albo miałam słabszy moment, to tak właśnie wyżywanie się na mnie. I wtedy najgorsze jest to, że potem ty sobie myślisz, a może ja rzeczywiście jestem taka słaba. Może rzeczywiście jestem nie taka, jak przed chwilą mnie widzieliście.
I tylko to, że ja wiem, jaka ja jestem tak naprawdę, że ja stoję codziennie w lustrze i patrzę na siebie i mówię, o, fajna jesteś. I nie mówię, też mam swoje mankamenty, też mam swoje minusy i tak dalej, ale chodzi o całokształt, że jakby nic ci się w życiu nie stanie złego, jeżeli twoje poczucie pewności siebie nie będzie zachwiane. Jeżeli będzie zachwiane, to pojawią się problemy, z którymi będziesz musiała walczyć. A im twoja pewność siebie będzie mocniejsza, tym nawet nie napotkasz na swojej drodze takich problemów. Pewność siebie i wiara w siebie, według tego, co ja bardzo mocno wierzę, to są emocje. Dlatego świetnie to powiedziałaś, że ktoś może ci pokazać drogę, jak nabywać tych narzędzi, tych umiejętności, tych emocji, ale to tak naprawdę ty jesteś w stanie tylko i wyłącznie je zastosować i wykorzystać. Według mnie, po wielu latach i obserwacji, współpracy z kobietami, to, co odróżnia kobietę od mężczyzny, to, że mężczyzna często rozmawia o pewności siebie i mówi, jaki to jest pewny siebie i wierzy w siebie i tak dalej, a kobieta to wykorzystuje. I to jest właśnie ta kwestia różnicy, czyli właśnie to, co też powiedziałaś, że moment nie czekania, aż ktoś powie, świetnie ci poszło, bo ta osoba widzi tylko ten efekt końcowy, ale moment, kiedy schodzimy z tego piedestału na chwilę do czterech ścian, już nie ma kto poklepać. Jeżeli my sami siebie nie poklepiemy, jest wtedy ciężko, prawda? No to już to. Dobrze, słuchaj, bo poruszyłaś też troszeczkę temat tego obwiniania się, jeżeli chodzi o tą kwestię tej pewności siebie i tak dalej. Jednym z takich kluczowych elementów właśnie, jakim jest obwinianie się, wymówki, narzekanie, wrzuciłem kiedyś to do listy, która pomaga budować, przy pozbywaniu się właśnie tych trzech aspektów, pomaga budować samodyscyplinę. I między innymi też jeszcze wcześniej wspomniałaś o tym aspekcie zaakceptowania i bycia wdzięcznym za to, co się dzieje teraz. I to też są też wdzięczności i to też jest zauważenie nawet tych niewielkich rzeczy. Jak bardzo ważna w twoim życiu i jak czujesz się ty samozdyscyplinowana? Jak zawsze bywają lepsze i gorsze momenty. Znaczy, codziennie, jeżeli chodzi o takie rytuały, o których ty też zresztą mówisz, które też jakby stosowałam, są te takie właśnie wdzięczności. Każdego dnia budzę się i jakby dziękuję za to, co mam. I naprawdę, nawet w ciężkich momentach jakby mojego życia, jak mówiłam o tych wdzięcznościach i budziłam się, myśląc, że będzie kolejny zły dzień, to jak zaczęłam sobie mówić o tych wdzięcznościach, co ja mam dobrego w życiu, to nagle ta lista naprawdę była niekończąca się, nie? I tak zamiast myślałam, że powiem o jednej wdzięczności, a tutaj nagle, a jeszcze za to dziękuję, jeszcze za to dziękuję. I co to pokazuje, że jakby naprawdę, jeżeli jesteś zdrowy, jeżeli masz wszystko poukładane, to naprawdę ty jesteś szczęśliwym człowiekiem i dokładanie sobie niepotrzebnych jakby problemów, oczywiście no to są może dla ciebie duże problemy, ale tak naprawdę jakby one są niepotrzebne. Wiadomo, że ja też nie wiem, nie wyśpię się rano, mała oczywiście zrobi Saigon rano przed wyjściem do przedszkola i moja cierpliwość już sięga zenitu. Ale z drugiej strony ja mówię, Jezu, no każdy ma prawo mieć zły dzień. Ona może mieć dzisiaj ten zły dzień. No to jeszcze chwilę, jeszcze będę troszeczkę spokojniejsza. Więc to są, oczywiście, przychodzą takie momenty i takie negatywne myśli cały czas, no bo wiadomo, cały czas ktoś cię tam kuje i mówi, a dobra, no przecież, bo to jest wszystko, to jest walka z tą taką, co mówisz, samodyscypliną, wyjście z tego strefy komfortu, musisz wykonać jakąś pracę, żeby mieć z tego jakiś pożytek. No i też mam takie momenty, o Jezu, nie chce mi się, nie, albo przełożę to na później, tylko z drugiej strony, a dlaczego mam to przełożyć na później? A może jak to zrobię, to będę miała lepszą satysfakcję. No i rzeczywiście z reguły tak jest, że jeżeli ja jeszcze to zrobię, w momencie, kiedy mam właśnie te myśli, te takie negatywne, które mówią, dobra, nie rób tego, albo zrób to na 50%, albo w ogóle odłóż to na za tydzień, to właśnie im przezwyciężę ten stan,
tym moja satysfakcja po prostu rośnie i tym samym wszystko się napędza. Ta motywacja się napędza, ta pewność siebie się napędza, bo przecież ja to zrobiłam pomimo tego gorszego momentu. Ta samodyscyplina idzie w górę, więc wszystkie te takie rzeczy po prostu w tobie rosną i tym samym ty się lepiej czujesz z tym, co zrobiłaś i masz lepszy humor, lepsze samopoczucie. No, no wszystko jest jakby wtedy na plus. Uwielbiam, uwielbiam to, co powiedziałaś z perspektywy, jak nawet zdarzać się albo zdarza się innym odkładać coś na później. I prowadziłem kiedyś konwersację też z grupą akurat też kobiet przedsiębiorców i pokazywały mi listę, ilu zadań, ile czynności mają do zrobienia i jak to ich przeraża i jak to ich gdzieś tam gdzieś, po prostu zakopuje w tej stercie tego wszystkiego, obowiązki jeszcze domowe, bo to też matki, bo to też kobiety, które chcą czasu dla siebie, tak? Od wszystkich po prostu, żeby nikogo nie było wokół tej kobiety, tylko sama dla siebie. I ona powiedziała, bo muszę czasami odłożyć to, bo muszę odłożyć to. I moja perspektywa wyglądała następująco. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz oczywiście i myślę, że to też będzie fajny przekaz do kobiet, żeby też zrozumiały to, że tak naprawdę my nie odkładamy czynności, tylko odkładamy siebie często w tym wszystkim. Tak, bo te czynności i tak musisz zrobić. Tak, ale to też jest... A potem, na przykład, bo ja uważam, że jeżeli ja też poświęcę sobie czas, to będę szczęśliwą osobą. I od tego jakby trzeba zacząć, żebyś ty miał czas dla siebie. Jeżeli to jest jakby rytuał, który masz rano, to zrób to rano. Wstań te pół godziny wcześniej i zrób ten rytuał, który napędza cię i który sprawia, że jesteś jakby szczęśliwy. Jeżeli to jest czytanie książki wieczorem, to znajdź te 15 minut na czytanie tej książki, obojętnie co by się nie działo. I chodzi o to, że na przykład jeżeli od tego zaczniesz, że zawsze masz w tym dniu jakby co chwilę dla siebie, ja nie mówię, żeby to było, nie wiem, godzina i tak dalej, ale tak naprawdę to tylko odkładasz ten telefon, bo każdy ma raporty jakby w telefonie i każdy widzi, ile spędza czasu na przeglądanie bezsensownych wiadomości, czy ewentualnie spędzania czasu na media społecznościowe, gdzie dobrze wiemy, ile czasu to pochłania. Więc nawet odłóż na 15 minut ten telefon, skup się tylko na sobie, bo jakby nikt mi nie powie, ja też mam mało czasu, ja też mam 2 treningi dziennie, ja też muszę rano ogarnąć dziecko, przywieźć z przedszkola, zawieźć, pobawić jeszcze z nią, spędzić czas, jeszcze tak jak mówiłeś, sprawy troszeczkę tam klubowe, jeżeli chodzi o prowadzenie klubu, więc też tego jest dużo, ale mimo wszystko powiedziałam sobie, że ja muszę mieć w tym dniu czas dla siebie, nawet te 15 minut, bo to mi napędza i daje mi energię na następny dzień. I nie frustruje mnie w tej sytuacji, tak jak powiedziałeś, tych natłoków, tych rzeczy. Oczywiście, jak masz długą listę i na przykład są takie okresy, że wszystko się zwala na jeden moment, to po prostu, no niestety, ale musisz sobie wtedy wyznaczyć priorytety, które najważniejsze zadania, które musisz zrobić, że jest deadline, a inne po prostu na chwilę odłożyć, niech trochę one tak jakby trochę popłyną, tak jak ma to iść, żeby po prostu zostawić to trochę, nie wiem, losowi albo po prostu, nie wiem, jak to można określić jeszcze inaczej. So, w pewnym sensie na początku, jak przedstawiałem Ciebie dzisiaj, wchodząc w ten wywiad, zrobiłem to intuicyjnie, bo teraz chcę poruszyć troszeczkę temat kobiety. Temat silnej kobiety, bo ja opisałem to w jakiś sposób, na swój sposób, tak? I zwróciłem też uwagę na to, że jednak przykleiłem takie łatki kategorii. I chciałbym Ciebie zapytać o to, jeżeli słuchacze tego naszego wywiadu mieliby się zainspirować Twoją odpowiedzią, kim dla Ciebie jest silna kobieta? Jest pewną siebie, niezależną, szczęśliwą osobą, realizującą siebie na wszystkich płaszczyznach, tej prywatnej, zawodowej. Tak właśnie bym chyba określiła. Wiesz co, bo to się fajnie nakłada do tego, co już kilka razy wspomniałaś, a wspomniałaś o strefie komfortu. I przez
te lata, w których jestem trenerem mentalnym i przez lata pracy z mężczyznami, i z młodzieżą, i z kobietami, i gdzieś tam obcując też w takim towarzystwie, zwróciłem uwagę, że kobieta właśnie częściej, że tak powiem, stopą dotyka krawędzi strefy komfortu, ale jak już wyjdzie, to jest nie do zatrzymania. Ale częściej próbuje, ale się cofa. I gdybyś na przykład miała popatrzeć z perspektywy czy siebie, czy kogokolwiek, kogo mogłabyś też opisać jako bardzo silną, bardzo, bardzo taką, że tak powiem, mentalnie atrakcyjną to nazwę kobietą, to przy każdej tej próbie właśnie dotknięcia tej krawędzi strefy komfortu, co byś sobie powiedziała i co byś innym kobietom powiedziała? Żeby odłożyły trochę te emocje swoje na bok i troszeczkę pomyślały w taki może nawet zero-jedynkowy sposób. Bo te emocje, nad którymi zresztą wiesz, że bardzo pracuję, bo też jestem bardzo emocjonalną osobą i były takie momenty, że bardzo łatwo mi było wyprowadzić z równowagi i podejrzewam, że wiele kobiet ma podobnie, że boryka się właśnie z tymi emocjami, że lubią sobie nakładać jeszcze dodatkowe, sobie po prostu dopowiadać pewne rzeczy i z tym na pewno walczę i jakby staram się te emocje trzymać w ryzach, bo wydaje mi się, że te właśnie emocje nam nie pozwalają zrobić tego kroku naprzód. One nas w jakiś sposób hamują, bo ty już masz tą ochotę zrobić ten krok i chcesz wyjść z tej strefy komfortu, bo widzisz to światełko w tunelu, że wow, mogę się rozwijać, mogę iść dalej, mogę, jakby już widzę to szczęście tam, ale te emocje i potem analiza. I potem ta analiza przychodzi, nie? No ale co, no ale przecież tutaj jest okej, tutaj przecież mam wszystko, co mi jest potrzebne, dlaczego ja mam ryzykować, dlaczego ja mam po prostu sobie psuć i od nowa układać dzień i w ogóle życie. A czasami, dlatego mówię, chyba żeby się po prostu wyzbyły tych emocji, bo ja też bardzo często, jak musiałam podejmować decyzje, to nimi się kierowałam. I to był, wydaje mi się, że no, w wielu aspektach był duży błąd. Trzeba było troszeczkę zero-jedynkowo na to spojrzeć i po prostu i wyjść, po prostu wyjść. Czyli brak kalkulacji emocjonalnej, bo z reguły, tak nawet jako mężczyzna, wiem, że kalkuluje bardziej z perspektywy świadomości, czyli myśli, a kobieta to jednak kalkulacja emocjonalna. Będzie fajnie, nie będzie fajnie. Co jak zawiodę, dokładnie, co jak nie zawiodę. Dokładnie. Tak dalej. Jakie będę miała korzyści z tego, jakie nie będę miała. Czy ja będę, no dokładnie, to jest właśnie to. I to jest bardzo ciężkie, bo ja dobrze nad tym pracuję i jakby no codziennie robię po prostu ćwiczenia, żeby po prostu się temu nie poddawać, bo mówię, to jest jakby, to jest zupełnie niepotrzebne, zupełnie. I zazdroszczę trochę tym kobietom, które jakby tego nie mają i jakby po prostu nie muszą tracić energii na ćwiczenia, żeby po prostu się wyzbyć tego. Naprawdę są o wiele szczęśliwsze. Wiesz co, powiem tak, że znowu, żeby nie klasyfikować i żeby to nie było mężczyzna, kobieta, ale wierzę, że to, co do tej pory omówiliśmy wspólnie, bardzo mocno może zainspirować, bo tu jest bardzo dużo wspomniane o działaniach, o emocjach, o tym, żeby faktycznie nie dedukować, nie kalkulować tych emocji, o tym, żeby jednak użyć tych emocji, wykorzystać do budowania tej pewności siebie, co jest bardzo istotne. Ale przyjmijmy taką sytuację, że coś nie wyszło. I z reguły, patrząc na ten świat, w którym i żyjemy, i żyję do tej pory, też zwróciłem uwagę na to, że są tego pewnego rodzaju oczekiwania. I znowu jest oczekiwanie wobec faceta, oczekiwanie wobec kobiety. Oczekiwanie wobec faceta, że mężczyzna jak upadnie, on musi wstać, a kobieta jak upadnie, to musi liczyć na mężczyznę, że ją podniesie. Zwróciłem na takie rzeczy uwagę niejednokrotnie, gdzie ja jednak zauważyłem, że facet wstaje, bo ma motywację nie tylko w sobie, ale też wokół siebie, a kobieta jest po prostu łatkowana, ale kobieta, która wstaje po upadku, jest nie do zatrzymania.
bo doświadczyła czegoś, co częściej ją wzmacnia. Facet po prostu bierze, tak jakby nakłada plecak i sobie idzie dalej, tak? I nie rozumie, że to jest kolejne doświadczenie. Jak ty sobie do tej pory w życiu radziłaś? Użyję słowa z przegranymi, bo nie uważam, że porażka jest właściwa z tego względu, że porażka jest ostatecznością, a przegrana to jest kolejnym etapem. Jak do tej pory sobie radziłaś z przegranymi i czy konsekwencja tego, że zdarzało to się na boisku, tak, przekładała się też w innych obszarach w życiu? Ja w ogóle zawsze miałam tak w głowie, że właśnie ta przegrana nas uczy i z tego największe wnioski wyciągamy, bo te przegrane sprawiały, że nas najbardziej bolało. I dopiero wtedy wiemy, że coś nie przyszło nam łatwo, jeszcze przegraliśmy i dlatego wyciągamy wnioski, żeby po prostu nie powtarzać tego w przyszłości. Oczywiście, bardzo często powtarzamy te same błędy. Ja też tak robiłam. Mam teraz trochę mniej, muszę się przyznać. A jak coś nam, zauważyłam, że jak coś nam za łatwo przychodzi, jak są tylko te takie zwycięstwa i to potem jakby tego nie doceniamy do końca. I jakoś tak przez całe moje życie jako sportowca szłam właśnie z taką ideą i na pewno to mi pomagało też jakby w życiu. A to, co mówisz, tak, ta kwestia tych różnic pomiędzy facetem, który, wiesz, sam wstaje, bo ma motywację, a ta kobieta troszeczkę właśnie wtedy, w tym właśnie takim momencie zwątpienia oczekuje, że nagle wszyscy jej pomogą. To jest takie troszeczkę, ja też tak przez chwilę miałam, takie załamanie, że było mi bardzo źle i miałam oczekiwania do wszystkich, że teraz wszyscy mają mi wyciągać rękę, bo przecież ja przez całe życie moje walczyłam, byłam silna i tak dalej, a teraz mam chwilę słabości. I dlaczego mi teraz nikt nie chce pomóc? Dlaczego mi nikt nie chce pomóc? Dlatego, że wszyscy uważają, że przecież zawsze sobie radziłam, zawsze sobie radziłam, nigdy nie było problemu, to teraz na pewno też się wszystko ułoży, nie? A ty właśnie w tym momencie, kiedy właśnie jesteś jakby zdołowana, coś ci nie poszło, naprawdę odczuwasz to jakby emocjonalnie źle, bo jest to dla ciebie coś, co ciebie rani, to właśnie jak do momentu, kiedy się właśnie wyzbyłam tych oczekiwań wobec innych, bo to, co wcześniej powiedzieliśmy, że ta pewność siebie budujesz od siebie, od środka, że tak naprawdę, ja nie mówię, że nie potrzebujesz wsparcia, bo to jest zupełnie inna płaszczyzna, bo wsparcie oczywiście, wsparcie mentalne, to takie, co mówiłeś, te narzędzia, które jakby pomagają ci znowu uwierzyć w siebie, wstać i tak dalej, tylko ty musisz też chcieć to realizować. Ty musisz być świadomy, że jest problem, po pierwsze, że jest problem, że masz teraz to wsparcie, które dostajesz, że masz narzędzia, żeby cię podniosły i ty sam się podnosisz. Ale nie, że oczekiwania wobec tego, że ty masz się teraz tak zachować, bo ja mam ciężki moment, to ty masz tak się zachowywać. No nie, to wszystko i wyłącznie zależy od ciebie. Mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe, bo podkreśliłaś kilka razy coś, co no po prostu ile razy usłyszałem słowo walczyć, po prostu mi dzwoni w uszach, w głowie po prostu sam fakt tego, że faktycznie, nawet jak ja patrzyłem z perspektywy siebie jako syna, jako brata, to ja miałem po prostu działać w życiu, a ewentualnie moja siostra miała walczyć. I to charakteryzowanie tego, że jednak kobieta musi walczyć o swoje, a mężczyzna musi działać, prawda? Wydaje mi się, że to też jest, że tak powiem, sprowokowane tym, że kobieta działająca jest po prostu naprawdę nie do zatrzymania. Teraz patrząc z perspektywy tego, co właśnie mówię, zwróćmy uwagę na to, ileż można walczyć. My nie chcemy walczyć, my chcemy po prostu żyć, funkcjonować. I zresztą wiesz dobrze, że niejednokrotnie byłaś w stanie na boisku walczyć o tą po prostu najistotniejszą piłkę, więc wracając do domu, do wszystkiego, do rodziny, do znajomych, do siebie, tak? Ty chcesz po prostu funkcjonować, a nie po raz kolejny walczyć. Tak jak powiedziałeś, chcesz żyć, nie? Po prostu. Tak. Jak to wygląda z twojego doświadczenia? Czy to, co powiedziałem, brzmi znajomo nie tylko w twoim życiu, ale z perspektywy
kobiet, osób, które znasz, też to na przykład jest gdzieś tam widoczne, uwydatnione? Ja ogólnie nie jestem jakąś zagorzałą feministką, która walczy o prawa kobiet, które po prostu są łamane na każdym kroku, takie wiesz, slogany, bo to nie o to chodzi. To właśnie chodzi o to, żeby przede wszystkim kobiety zrozumiały, jaki mają potencjał, żeby po prostu były tego świadome, ile potrafią, że to takie szufladkowanie tych kobiet. Ja wiem, że nie, kobiety nie nadają się tak jak faceci do wszystkich prac, nie będą tak dobre we wszystkich czynnościach, no bo nie jesteśmy tak biologicznie skonstruowane jak faceci, nie jesteśmy tak emocjonalnie, ale tak samo faceci do niektórych prac się nie będą nadawać tych takich kobiecych, więc to jakby to trzeba zostawić i raz na zawsze sobie jakby wytłumaczyć, bo żeby nie było tych takich, a następna feministka się znalazła, nie? Tylko chodzi o to, że kobiety muszą jakby złapać tą świadomość swojej wartości, swojego potencjału, tego, że mogą. Jeżeli ona wybierze, żeby być w domu, zajmować się dziećmi, to jest jej świadomy wybór i ona tam jest szczęśliwa i się realizuje. Inna kobieta nie chce mieć dzieci i też nie może być krytykowana, bo chce na przykład realizować siebie. Ona, to jest jej droga. To są jakby, nie wolno jakby krytykować danej osoby za to, co robi. To my nie jesteśmy w jej skórze, nie przeżyliśmy tego, co ona przeżyła, więc to, nie mieliśmy tego bagażu doświadczeń, które ona niosła za sobą. Więc po prostu dla mnie jakby, jak zawsze rozmawiam z kobietami, to właśnie walczę o tą świadomość, o tą ich świadomość, ich potencjału, ich wiary w siebie, ich zaradności i właśnie, żeby się skoncentrowały na tym, co robią dobrze. I żeby jakby nigdy nie miały czegoś takiego, że ktoś mógłby sprawić, że nie wiem, są mniejszą wartością. Cieszę się, że ty to podkreśliłaś, bo faktycznie możemy zabrzmieć, jakbyśmy po prostu tutaj promowali, propagowali feminizm. Oczywiście odbiegamy jak najbardziej od tego. Tutaj chodzi o to, że mając wokół siebie dużo kobiet, tak, mając wokół siebie dużo osób, które faktycznie chce się zaangażować w swój rozwój, zaczyna zauważać, że można coś więcej niż to, co do tej pory. Zwróciłem uwagę, że coraz częściej właśnie są to kobiety. Są to kobiety spragnione czegoś więcej niż po prostu to, co gdzieś tam, że tak powiem, społeczeństwo chce zaklepać i żeby no tak... I narzuca, i które tak, społeczeństwo narzuca. Dokładnie. To trzeba zrozumieć, że na przykład taka kobieta, która wybrała życie rodzinne i jest w domu, to jest kobieta sukcesu. Tak samo jak ta kobieta, która pracuje, jest szefową jakiejś firmy na wysokim szczeblu, no to też jest kobietą sukcesu. Trzeba po prostu jakby i jedna i druga robią coś wartościowego dla innych i coś bardzo ważnego i to jest ważne, a nie to, że... No rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Że to po prostu no nie można... Mówię, każda kobieta, która będzie robiła coś w zgodzie ze sobą, która będzie pewna tego, że jest jakby spełnioną kobietą, będzie kobietą sukcesu. I po prostu praktycznie wyjęłaś mi słowa z ust, bo pytając się, czy rozumiem, o co chodzi, właśnie chciałem coś bardzo podobnego dodać. Chodzi o to, żebyśmy faktycznie podsumowując, już powoli dochodząc do końca tego wywiadu, zrozumieli, że nie warto szufladkować, że perspektywa, dla której zdecydowałem się na tego typu tydzień takiej kobiety, żeby przedstawić kobietę w różnych światłach, tak, bo jest wywiad z Natalią, która przez wiele lat też pracowała bardzo silnie i w dalszym ciągu jeszcze bardziej pracuje i nad polepszaniem siebie i z perspektywy i wizerunku takiego w mediach i tego jak może promować i siebie i innych. Jesteś ty, jest Ania, która też zaczynała jako akrobatka i teraz prowadzi swoją działalność i z ogromnym sukcesem i prowadzi dzieci, prowadzi grupy i tak dalej. Więc perspektywą tego jest to, żeby po prostu pokazać, że w dzisiejszym świecie każdy może.
każdy może, a perspektywa tego, że można wyciągnąć faktycznie dzisiaj tą kobietę jest niesamowita dla mnie. Ostatnie w sumie pytanie, myślę, że zaraz jeszcze mi najdzie na język jeszcze jedno po tym. Jak istotne dla Ciebie i znowu w różnych obszarach Twojego życia, tak, żeby sobie jeszcze lepiej radzić i wracając nawet jak daleko tylko chcesz do początków swojej kariery, do tego, że rozjeżdżałaś się po różnych klubach w Polsce też, jak bardzo istotne jest dla Ciebie otoczenie? No dla mnie jest bardzo ważne, powiem szczerze, że ja mam taką, nie wiem, czy rozwiniętą intuicję, czy po prostu takie oddziaływanie energii innych i to jest dla mnie bardzo istotne, bo wszędzie tam, gdzie się dobrze czuję, to mogę góry przenosić, a tam, gdzie gorzej się czuję, gdzie czuję, że coś jest nie tak, to rzeczywiście muszę wykonać więcej pracy, żeby po prostu to osiągnąć. Co nie zmienia faktu, że tego nie osiągnę, tylko po prostu ja muszę od siebie dać troszeczkę więcej, bo muszę przezwyciężyć te takie małe problemy. I dla mnie jeżeli masz możliwość otaczać się to właśnie takimi ludźmi pozytywnymi, z dobrą energią, to jak najbardziej tylko przy takich. Jak wiem, że na przykład ktoś jest nie w moim stylu, troszeczkę taki bardziej negatywnie nastawiony do życia, do różnych działań, no to staram się rzeczywiście takich ludzi po prostu omijać albo po prostu tylko tyle, ile muszę czasu spędzić, tyle spędzam. Staram się właśnie w pozytywny sposób dobierać jakby sobie tych wszystkich ludzi, których mam wokół. Powiem tak, miałem chyba taki po prostu gdzieś wybuch radości w sobie po tym, co usłyszałem i myślę, że to jest chyba... To nie było widać. W środku. Nie, ale wiesz co, to jest niesamowite. Myślę, że nawet sam ten fragment końcowy, ta twoja wypowiedź końcowa mogła być tylko i wyłącznie wykorzystana zamiast całego tego wywiadu. Szczerze? Brak mi słów po prostu, bo podkreśliłaś coś tak niesamowicie istotnego, czyli ten fakt tego, że ufasz sobie, wykorzystujesz swoją intuicję, żeby gdzieś tam mieć wokół siebie tych właściwych ludzi, ale w momencie, kiedy tej możliwości nie ma, to nie rezygnujesz, nie poddajesz się, tylko po prostu ewentualnie wkładasz troszeczkę więcej lub nie troszeczkę, po prostu więcej pracy na to, żeby zrobić sobie takie miejsce, w którym będzie ci dobrze. Gdzie zastanawiałem się, nie oczekiwałem, bo nie da rady oczekiwać, ale zastanawiałem się właśnie, jaka będzie ta druga strona medalu. I uważam, że ta część, ta odpowiedź na to pytanie jest chyba tym, co można najbardziej podkreślić w tej całej wypowiedzi. I wow, ja jestem po prostu mega zachwycony tym, że miałem okazję usłyszeć to właśnie w takiej formie. Troszeczkę z innej perspektywy, nie? Bo dobrze o tym wiesz. Troszeczkę z innej perspektywy, zupełnie, tak. Zupełnie z innej perspektywy, nie? Mhm. Dlatego to mi się też podoba. Właśnie tak jak często dyskutujemy, często jakby mamy te treningi nasze, co dla mnie jest istotne, że ty mi pokazujesz swoją perspektywę, tą taką męską, której ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć, ale ty mi ją pokazujesz i ja wtedy muszę się nad nią zastanowić. A ty z drugiej strony, ja ci pokazuję moją wersję, która jest i wydaje mi się, że właśnie to jest takie fajne w tym wszystkim, bo to są takie dwa światy, które się łączą i uważam, że jeżeli chcesz, to wtedy zawsze wyciągniesz najlepsze rzeczy. Bo wiadomo, te, które są mniej fajne, odłożysz, a dla siebie wyciągniesz tylko te takie pozytywne rzeczy i będziesz i to włożysz do swojego plecaka
bagażu do tych doświadczeń swoich życiowych i będziesz szedł dalej. I to jest, i to będzie cię kształtowało też jako człowieka. I no mówię, dla mnie to jest naprawdę bardzo, jest bardzo miło, że ja w ogóle mogę obcować z tobą, że ja mogę ciebie też słuchać i mówię, to co chcę, to dla siebie wezmę. To czego nie, co jest mi mniej jakby bliskie, to odłożę, co też nie jest złe, tylko po prostu nie dla mnie. Ale po prostu wezmę i będę swoją drogą z moim plecaczkiem dalej szła. Usłyszałem kiedyś, po pierwsze powinienem powiedzieć, bardzo Ci dziękuję za te słowa, bo one naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczą, tym bardziej, że sam fakt, że ja nie muszę szukać osoby, od której się mogę uczyć, tak? W momencie, kiedy faktycznie jest jakaś rozmowa, jest jakaś dyskusja między nami i tak dalej. Ale wiele lat temu usłyszałem takie bardzo ważne, istotne słowa od jednego z moich mentorów, który powiedział: komunikacja to nie jest wymiana słów. Komunikacja to jest zrozumienie, czego możesz się nauczyć od drugiej osoby i co druga osoba może nauczyć się od ciebie. I myślę, że możemy tym też nawiązać zdaniem do tego, jak my sami komunikujemy się do siebie. I tak jak ty powiedziałaś na początku, znowu, żeby nie było kategoryzowania, ale musimy to podkreślić, facet będzie dalej, że tak powiem, komunikował się myślami, tam emocji nie będzie, chyba że coś go poirytuje, gdzie kobieta bardzo mocno często potrafi od razu, że tak powiem, nawiązać do jakichś emocji. I faktycznie zrozumienie, że najważniejszą osobą, z którą możesz tworzyć relacje, że móc tworzyć relacje dalej. Dokładnie. Tak jest. Paulinko, dziękuję Ci bardzo, bo powiem Ci tak, po raz kolejny niesamowicie się i bawiłem, i zainspirowałem, ale to, co też podkreśliłaś na końcu, wyciągnąłem też coś dla siebie i mam nadzieję, że każda osoba wyciągnie coś dla siebie, nawet mały urywek. Pokazałaś swój charakter w tym wywiadzie, w tej rozmowie, bo wywiad to jest takie po prostu trochę oklepane. W tej naszej rozmowie pokazałeś swój charakter, to gdzie jesteś i że w dalszym ciągu jeszcze masz tą perspektywę przyszłości. Najbliższy cel taki przed tobą, jaki? No to najbliższy mam sportowy, bo to jest jeden z celów, który sobie zapisałam i który realizuję, no to jest zdobycie medalu z moją drużyną ŁKS-u Commerce-Con Łódź, więc do tego dążę, bo to już jest taki jakby najbliższy mój cel, który mam w tym roku do zrealizowania. Czego Ci bardzo serdecznie oczywiście życzę. Miałem okazję i widzieć kilkakrotnie na żywo mecze, także oczywiście bardzo mocno kibicuję, wierzę w Was dziewczyny, wiem, że dacie z siebie wszystko na tej ostatniej prostej, z reguły najmocniej buduje się wytrwałość i ten charakter, także lećcie po swoje. Paulina, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, wierzę, że tak jak powiedziałem, te słowa Twoje i nasza rozmowa dzisiejsza mega zainspiruje i możemy kontynuować, że tak powiem, naszą drogę tego, co Ty też mi ostatnio powiedziałaś, czyli zostawienia czegoś po sobie. Otóż to. Również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, każdy coś wyciągnie z tej rozmowy, chociaż malutką część. Życzę Ci cudownego dnia i jesteśmy w kontakcie. Tak jak powiedziałem wcześniej, kibicujcie Paulinie. Ja oczywiście z całego serducha kibicuję Paulinie i drużynie, kibicujcie im. Niech zgarną ten medal, który im się też należy, bo widziałem wielokrotnie, ile wysiłku i energii w to wkładają i idziemy dalej. Trzymaj się. Dzięki bardzo.